Ceny złota rosną już od pewnego czasu. Od sierpnia ubiegłego roku, kiedy spadły one poniżej 1200 dolarów za uncję, obserwujemy dość systematyczny wzrost. Ja od pewnego czasu wskazuję na to, że złoto może być ciekawym uzupełnieniem portfela inwestycyjnego i w ostatnich dniach jego cena przekroczyła już 1300 dolarów za Uncję. Złoto często kojarzy nam się jako taka inwestycja bardzo długoterminowa, gdzie możemy sobie kupić ten metal w jakiejś fizycznej formie, czy to sztabka, czy to moneta i gdzieś przechować przez wiele lat. Ale tak naprawdę dziś dysponujemy znacznie bardziej efektywnymi formami inwestowania w złoto. Po pierwsze są to ETF-y, fundusze, które trzymają dla nas złoto. Przechowywane w skarbcach, i my tak naprawdę jesteśmy w stanie nabyć papier wartościowy, zabezpieczony tym złotem w bardzo efektywny sposób, ponosząc no znacznie mniejsze koszty transakcyjne niż w przypadku zakupu fizycznego złota, ale jednocześnie też mając ten komfort, że. Jesteśmy w stanie wyjść z tej inwestycji w zasadzie w dowolnym momencie, ponieważ ETF-y to są fundusze, które są na bieżąco notowane na giełdach. Więc w każdym dniu, kiedy mamy notowania, możemy w taką inwestycję wejść i jednocześnie z takiej inwestycji wyjść. Co warto tu podkreślić, to również fakt, że w tym momencie no nie kłopoczemy się tym gdzie to złoto na przykład przechowywać. A przechowywanie złota w sposób bezpieczny przez osobę indywidualną będzie jednostkowo oczywiście znacznie droższe niż w momencie kiedy jest to robione w skali hurtowej właśnie przez instytucje sponsorujące, bo tak to się nazywa, tego rodzaju fundusze. Warto jednak też mieć na uwadze fakt, że Inwestorzy mają dzisiaj nawet szersze możliwości niż tylko bezpośrednia ekspozycja na metal, bo z cenami złota powiązane są inne instrumenty, jak na przykład ceny akcji spółek, które to złoto wydobywają. Możemy tutaj inwestować w poszczególne spółki. Największą na przykład spółką wydobywczą na świecie jest Barrick Gold, ale możemy też inwestować w ETF-y, czyli znów właśnie notowane na giełdach fundusze, które skupiają już w sobie wszystkich ważniejszych producentów złota. Więc tutaj w tym przypadku. Um, Powodzenie naszej inwestycji będzie na pewno zależało od cen złota, bo notowania akcji tych producentów są bardzo mocno powiązane z ceną surowca, co jest oczywiste, ale też będzie zależało od tego, czy te spółki są sprawne operacyjnie, czy płacą dywidendy, czy ich biznes, mówiąc krótko, jest opłacalny. Także tych możliwości jest wiele i jeśli ten marsz cen złota, od no, kilkuletnich dołków będzie kontynuowany, to tak naprawdę każda z nich będzie dobrym uzupełnieniem naszych portfeli inwestycyjnych.